Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już drugi odcinek serii z kolegami na dedyku. Oczami pokazuje wam się mój nowy nabytek, który zakupiłem sobie, trochę moje saldo konto się zmniejszyło. Jest to John Deere 6530 Premium. I do niego wraz sobie dokupiłem 6-metrowy, miałem 4-metrowy, wykupiłem, zmieniłem sobie na 6-metrowy i pług wraz z kolczatką, czy takim wałem. Ale to nie dzisiaj tym sprzętem, dzisiaj jedziemy w siewy, a później nim sobie porobimy ścieżki takim głębokim tutaj specjalnym, co robimy na tej serii sobie ścieżki. Więc tak, oczywiście nie zapomnijcie stać łapki w górę, subskrypcji na kanale, bo lecimy po 200 subskrypcji, a wtedy będzie konkurs na dodatek Fernlanda, więc łapkujcie, subskrybujcie, kto nie subskrybuje. My sobie wsiadamy do naszego ciągniczka. O, w ostatnim odcinku mówiłem, że bardzo fajne dźwięki. Kto gra dużo już farminga, to pewno poznaje te dźwięki. Dzisiaj na kierownicy, więc jeśli by były jakieś głosy właśnie kierownicy, to przepraszam. No i lagi wiadomo troszeczkę na pewno. Jeszcze sobie tylko trochę ściszymy. Jedziemy siać. Powinienem go złożyć, ale zespolna mamy blisko. Więc nie chcę już mi się przepinać. Dzisiaj jestem sam na serwerze, oby nikt nie wbijał w czasie, co bym nagrywał, bo nie chcę mi się cięcia robić, jak będzie synchronizacja. A my sobie zasiejemy to pole i przejdziemy sobie tutaj na tamtym polu, co się zapewne za odcinkiem robić ścieżki. Sobie mam takiego badzika, sobie ciutko, żeby tylko prosto stać. Ok. Tam sobie. Czekajcie, muszę na kabel poczekać. Coś mi znaczy, to nie chciałbym działać. Dobrze. Rzadko. Mamy sobie trójeczkę. I jedziemy. Ogień. A właśnie to ma fajne, fajne dźwięki w grę. Jeśli ktoś nie wie, to są dźwięki z szóstki Krasa. Sobie podmieniłem, bo on miał słabe dźwięki jak dla mnie. Więc dlatego sobie podmieniłem. Znaczniczek nam pięknie tutaj robi. Ja domu 6-metrowy średnio mazura, ponieważ też za dużo, dużo ma. 2 200 tony, więc jest już co tam sypać. Ale to nie o to, co tutaj chodzi. Ważne, żeby to robiło robotę 15 na godzinę. Nie uprawało się w my, ale pług robi mi od razu kultywację. Ładnie. Tylko tutaj właśnie przy miedzy jest takie niezrobione, bo nie szło tego zrobić. A kultywatorem nie chciałem też specjalnie w jeden przejazd wjeżdżać. I tak, może jak jeszcze nam starczy czasu, to pojedziemy. Pokażę wam nabytek sąsiada. Jeszcze kupił jeden, drugi, może dzisiaj będzie kupował, ale jak ja to nagrywam, to jeszcze nie ma. I co dalej jeszcze mogę powiedzieć? Kto nie widział poprzedniego odcinka, to oczywiście was na niego zapraszam. Ale schodzi ten nasion, jednak 6-metrowy to schodzi. Wersji do tyłu. Zmienimy sobie licznik. Jak to my musimy jechać teraz, żeby było nakładu? Mi się wydaje, że koło muszę tu mieć. Jak będę miał tu koło, to powinno być git. Więc jedziemy, jak ruszymy. Dobra, trójeczkę, myślę, że być ciężko ma. Zmienimy sobie kamerkę. Drzwiczki może ciszymy. Możemy pootwierać. A 8 stopni, ale ja to lubię. Jeśli coś jest tu otwarte, zwłaszcza bez szyby jeszcze z tyłu, to zawsze otwieram. Czy jest minus, czy mniej minus. Może to nierealnie, ale lubię tak. Mówicie, jak nagrywam, no to pilnie skacze. Normalnie jak nie nagrywam, to za 30, a teraz 60. Jedynie to trochę muli, ale jakichś lagów mocnych chyba nie ma. Ja nie odczuwam, nie wiem, jak to jest na nagraniu.
takim to szybko to schodzi. Szybciutko sobie to zasiejemy. Trójeczkę, bo tu pod górkę. Więc ciężko mi na pewno. Ale ta rura jest okupcona. Już tyle, co on przekopcił. Jedynie jeszcze będziemy musieli mu dołożyć trochę więcej mocy, bo tak na 80 stówkę mu zrobimy, żeby miał, widzicie, tak troszeczkę pod górkę nad silnikiem się mieli. Ale jakoś pomalutku podjechaliśmy. To jest w porządku. O, tu nas przynależyło, to też poczułam. A jeszcze to idzie. No tak, to szybko to idzie. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to zrobić tej kierownicy za mocno nie było słychać. No to osobiście nie przeszkadza, ale komuś, kto to ogląda moje filmy, mogłoby przeszkadzać. Dziękuję w ogóle, że wreszcie tyle osób weszło na mojego Discorda. Prawie 100 osób, więc ja tam kawałem sobie wrzucamy powiadomienia na temat, czy jest nowy odcinek, czy będzie live, bo tak może teraz nie, ale w następnym tygodniu, albo za 2 tygodnie zrobimy sobie live'a i to będzie z farminga live. Jeśli mój komputer i internet na to pozwoli, no to spróbujemy, a jeśli nie, no to zrobimy sobie live'a. Jakieś inne giereczki, może z City Car Driving albo z Eurotracku sobie pojeździmy, zobaczymy. Jeśli sąsiedzie oglądasz ten odcinek, to zobacz jak się jeździ bez GPS-a, a nie z Zetor i GPS. No, to tylko tyle do sąsiada, ale widać jak jadą samochody, jak mi muli komputer. Ale co chcieliby to od laptopa? Teraz mamy 185 tysięcy. Jak widzisz, żniwa to znowu czyste na rambie. Tak szczerze, to nie wiem na co wydawać. Jakieś pole trzeba będzie to kupić. Dobrze. Zbierzmy, tu byśmy już przejechali na GPS, żeby się nie wracać. Tutaj to raz, to już tam ciuły. Bo to przy Rzymiedzy to tam może. Zobaczymy, jakbyśmy wzięli. Jak jechałem prosto, to weźmiemy. Ale jeszcze widzę, że prosto tu ja nie jechałem. Ale tyle to tam. Kids, tyle osób. Tak, leci tylko kamerką, kręcimy. Już 10 minut odcinka mam. A ten czas leci. Dobrze, jednak tutaj to się wrócimy do tego. To tam nie przyjedzie, to zostanie. Kids, tyle. Przeżytką chyba na 1,14 mi to wychodzi i nic więcej. Ogólnie jeszcze jakieś zboże przeżytą bym chciał tu mieć, więc przez to jest tu przeżyto. Trójeczkę, nawet dwójeczkę. A teraz to słyszycie głos tego maleństwa. Trójeczka, sorry. No i dojechaliśmy, skończyliśmy siewy tego pola. Jeszcze się przejedziemy, zrobimy ścieżki. Oczywiście ścieżki, to wiadomo, że pojeździmy na tym GPS-ie.
chciałabym, żeby to prosto było. Ten odcinek najprawdopodobniej będzie w sobotę. Miałam odcinki robić co dwa dni, ale te odcinki, ten ryb się pojawi dopiero w wakacje, a teraz koniec roku szkolnego, rzuciłem akurat do szkoły, więc wszystkie sprawdziany i różne te... Wszystko właśnie nas pytają. No teraz... Więc my sobie to teraz tak cofniemy. Jak mnie to nie uczy, mnie to schowamy. To tak zrobimy. I tutaj cofniemy. Ok. Opuścimy. I teraz lecimy sobie do naszego jelenka. Jest odczepiony teraz. Dobrze. A dowolny teraz. Luksusy tak. No ile to? 15 pensów. I jak na dedyka? To naprawdę nie jest, że... Jakie 20? No na stronę. Tylko 5 minut. Liczymy, bo ja tu stoję, w nie tam się podnosi. Podnosimy. Powinna sobie być rada bez problemu. A co to jest? Dwa. Może ci jak za 60 kubów pociągnął. Dobrze. Jakby dobrze trafił na ścieżkę, a nie. Tak, robimy ścieżki co 15 metrów, bo rozsiewacz do nawozu i mamy co 15 metrów i opryskiwacz. Więc to wyjdzie gdzieś chyba tu. Pierwsza ścieżeczka. Niestety tylko 12 na godzinę, więc to dobrze. Jeszcze pani tu można jechać. O, nawet i tam jechałem. Więc sobie pojedziemy na spokojnie na dwójce. Robimy ścieżkę. To jest właśnie fajne w ścieżce, nie upniatając zboża, że czasem to zboże w tej ścieżce zarośnie. I to jest akurat fajne. Zobaczymy, jak się, czy pojedziemy szybciej, czy nie. No, 13, no to 14. To laga. Zatem powiedziemy takie technologie, że wyłączam, włączam tą głowę, to mi tu się zaświecowałka. Więc technologia jest the best. Ale ja lubię takie właśnie rządzirki. Jeśli ktoś ogląda Joker Farm, to nie miałem bardzo podobnego. Nie miałem 68-30 premium. No takiego na pewno będę miał później, jak za tego szcipuję trochę więcej. Bo on w podstawce ma 125 koni. Ja mu zrobiłem 110, trochę mniej ma. Ale później zrobimy mu te 150 czy 180. To wtedy to już będzie na to z dużym sprzętem. On moc ma, co sobie myślicie, że John Deere, ale John Deere to jedna moc jest. I to jest marka, którą najbardziej lubię, jeżeli chodzi o ciągniki. Najbardziej mi się podoba, a zwłaszcza te starsze John Deere, nie tak mega, mega te stare, tylko starsze po prostu, to są fajne. Bo te nowe to jedynie jakaś podobna, na przykład 6195R. To jest fajny czątkiewicz. Przekręcimy sobie tutaj. Zrobimy coś takiego. Dobrze, piesika postawię. Jedziemy tutaj teraz. Gdy to nagrywam, to jest dzień matki mamy, więc słuchajcie swoje małe życzenia. Jeszcze tutaj raz chyba przejadę, chociaż nie wiem, kto jak mi to wyjdzie właśnie. To byśmy musieli zrobić ścieżkę tutaj gdzieś. Czekajcie. O, tak musimy zrobić ścieżkę. Okej. Okay. Tutaj ścieżkę też. Tutaj też nasze pole i właśnie będziemy też łączyć, więc
tu tej ścieżkę. No to już będę wiedział, gdzie jechać, bo jest tu ścieżka. Za czwórkę i wstecz, więc... A, wiadomo, rewers to rewers. Teraz musimy wjechać w tą ścieżkę, żeby nie GPS mieli prosto. Byśmy sobie tu odmierzyli. Całego pola na pewno nie będą obserwować. Myślę, że to będzie ostatni przejazd. Zakończymy nasz odcinek. Sytuacja teraz spuszczamy. I jedziemy już ostatni przejazd. No, będzie 17 minut. Z takie odcinki chcę robić. No, jeszcze dziękuję, bo dużo osób zaczęło oglądać moje odcinki duże. Więc naprawdę dziękuję. Ty widział, że dużo osób ogląda długi odcinek do końca. No to na pewno będą te odcinki się pojawiały dłuższe. Więc wtedy może nawet zrobimy 40-minutowe godziny. Bo jak godziny, to muszę sobie przygotować dużo pracy. Najlepiej to było wtedy jakąś porkę zrobić pół godziny. No i się wyjmę, że coś u krów, bo już krowy mam. Mogę wam pokazać niedawno. I się tutaj wyjąłby. Mamy 6 krówek i niedługo będą następne. To są malutkie. Już mam około 20-30 ton obornikowo na przyczepie mam trochę. I prawie 3 tony, 3000 litrów, gdzie zawsze mamy. Mamy mleka. No właśnie, jeżeli ktoś wie, dlaczego mi nie produkują gnojówki, czy to przez to, że albo słomę, albo jak się im da słomę, to będą robiły obornik, a jak im się nie da, to gnojówkę, czy jak to jest, bo ja właśnie nie wiem. Więc jeśli ktoś wie, no to niech da znać w komentarzu, albo do mnie napisze na Discorda, link do Discorda, grupę będziecie mieli, a później na PV. Z takim akcentem dzięki wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, miły komentarz. Do następnego odcinka. Na razie. Cześć!